Tradycyjne podejście do prowizorycznego szydełkowego łańcuszka jest takie, że robimy sobie taki łańcuszek z jakiegoś fragmentu resztek włóczki, obracamy go żeberkami do góry i w te żeberka, używając już docelowych drutów albo troszkę cieńszych, wbijamy się pod każde żeberko i przeciągając włóczkę już tą naszą docelową, usiłujemy nabrać oczka. Wszystko jest do zniesienia, jeżeli mamy do zrobienia kilka oczek, do nabrania kilka oczek. Problem pojawia się wtedy, kiedy musimy pod żeberka wbijać się, mając w perspektywie kilkaset oczek. Najlepszym przykładem ananasy. Wtedy bardzo dobrze sprawdza się alternatywny sposób robienia prowizorycznego szydełkowego łańcuszka. Co w tym łańcuszku jest najważniejsze? Żeberka. A gdyby zrobić tak, że te żeberka zamiast wbijać się pod nie, od razu znajdą się na drucie, na którym będziemy robić, da się to zrobić. Już pokazuję jak. Zestaw rzeczy, które są nam potrzebne, jest dokładnie taki sam. Potrzebna nam jest włóczka, z której zrobimy nasz prowizoryczny szydełkowy łańcuszek. Potrzebne jest szydełko i od razu potrzebne są druty, na których później będziemy robić. Łapiemy naszą resztkę włóczki. Zakręcamy, robimy supełek, jak kto woli, jak kto lubi. I robimy 2-3 oczka łańcuszka. A później od razu będziemy wkładać żeberka na drut. Jak? Proszę bardzo. Trzymamy w ten sposób. Lewa ręka drut, prawa ręka szydełko. Nitka z kłębka ląduje na drucie. Pod spodem łapiemy szydełkiem i przeciągamy. Nie musimy dociągać, bo to nie jest nic, co zostanie później w gotowej robótce. Wystarczy, że mam żeberko na drucie. I znowu nitka na drut, przeciągam. Na drut, przeciągam. Tym sposobem uzyskujemy dokładnie taki sam efekt jak wcześniej, ale tak, jakbyśmy sobie druty przeciągnęły przez wszystkie żeberka naszego łańcuszka. Łańcuszek mam tutaj, żeberka mam już na drucie. Kiedy mam odpowiednią ilość oczek, a raczej żeberek, i zauważcie, że nawet 200 nie będzie problemem, to robię jeszcze kilka oczek łańcuszka na końcu, żeby zabezpieczyć. Przeciągam i obcinam. Ja tego nie robię, bo to oczywiście próbka. I później zobaczcie, co się dzieje. Kiedy zaczynamy robić, czyli łapiemy naszą włóczkę docelową, to ja po prostu robię. Nie interesuje już mnie żadne łapanie żeberek, bo ja je już mam. Traktuję je jak oczka na drucie. I tym sposobem cała praca z nabieraniem oczek staje się znacznie przyjemniejsza i szybsza, kiedy musimy skorzystać z prowizorycznego szydełkowego łańcuszka. Metoda genialna, prosta i naprawdę pozwalająca polubić szydełkowe prowizoryczne łańcuszki, które ja sama stosuję bardzo często w różnych częściach robótki, ponieważ pozwala nam to na znacznie większą elastyczność tego, co robimy, gdzie robimy i w jakiej kolejności.